Spodziewaliśmy się dzisiaj trudnego spotkania, gdyż wydaje mi się, że Podbeskidzie nie zasługuje na miejsce, które ma i jak widziałem jakość, dokonując analizy tego zespołu, szczególnie w kontrataku. I tego się obawialiśmy i kilka kontrataków przyniosło im swoje sytuacje, tak samo stałe fragmenty gry. Dlatego bardzo mnie cieszy, że zdobyliśmy dzisiaj 3 punkty, bo jest to bardzo trudny teren. A dawno nie szliśmy 3 bramek i duża zasługa w tym zwycięstwie na pewno Jasia Dulicza, który obronił rzut karny. I cieszę się z bramek Bartka Ślusarskiego, który udowodnił, że to nie jest przypadek, że ma 7 bramek już teraz i będzie się liczył. Mam nadzieję do końca, jako jeden z czołowych strzelców tej ekstraklasy i debiutancka bramka Bartka Bereszyńskiego też na pewno otworzył sytuację, w której nabierze pewności siebie. Na pewno trzeba pochwalić chłopaków za to, że walczyli do końca. Na pewno jesteśmy chwaleni przez wszystkich i wszyscy mi to mówią, że widać, że zaczynamy dobrze grać, że więcej tą piłkę już utrzymujemy po ziemi, że jest coraz mniej ta piłka w górze. Wszystko fajnie, tylko że dalej tych punktów nie ma. Dzisiaj myślę, że sporą determinację moi zawodnicy zostawili na boisku i sporo zdrowia. Nie załamujemy się, no bo przegraliśmy, ale to nie wstyd przegrać z Lechem Poznań i nie wstyd przegrać w takim stylu. Dalej czekamy, mamy szansę w 2 meczach i czekamy, będziemy też walczyć w tych 2 meczach. Na pewno się nie załamiemy i będziemy dalej starali się mecze wygrać. Ja jakiś sens widzę dalej w tej pracy, którą wykonywaliśmy przez ostatnie 3 tygodnie. Na pewno wiele rzeczy jeszcze trzeba zmienić. Bramki straciliśmy, trzeba się zastanowić i przeanalizować dlaczego i pewne błędy znowu zrobiliśmy w kryciu przy stałym fragmencie i to była trudna sytuacja. Natomiast odrobiliśmy do przerwy. No i później Państwo już widzieli dalej, że musieliśmy grać w osłabianiu w 10 z Lechem Poznań. Radziliśmy sobie naprawdę przyzwoicie. Stwarzaliśmy groźne kontrataki po ziemi. Myślę, że zmiany też zawodnicy, którzy weszli, szczególnie Kamil Adamek, naprawdę dzisiaj bardzo dobra zmiana i zapracował rzeczywiście na tą bramkę. Złapaliśmy kontakt na 3-2, no ale zabrakło czasu. Lech Poznań umiejętnie, zawodnicy tak doświadczeni, zwalniali grę, opóźniali stałe fragmenty. No to jest ich prawo i tutaj nie ma się co złościć, chociaż wiadomo, że byłem zły za to opóźnienie. Ja bym pewno zrobił tak samo. Także jeszcze raz szkoda, że nie mieliśmy wsparcia tutaj na stadionie i w tej chwili jest taka sytuacja, że czujemy się jako zespół, jako zawodnicy, a walczymy dla Bielska o ekstraklasę tak naprawdę i czujemy się naprawdę osamotnieni w tej walce.